przygotowanie pokazu mody, oprócz tego, że no, muszą powstać ubrania, to jest też wielka produkcja, żeby to wszystko się spięło. Jaki budżet jest potrzebny? Wiesz, no to jest przede wszystkim dosyć wielka, to jeszcze droga produkcja. Na planie jest podstawowa taka grupa osób, które pracują podczas pokazu od rana, to jest 65 osób, a dochodzi do 80-90. Czyli koszty pewnie idą w setki tysięcy złotych nawet. W dobre setki tysięcy złotych, tak. No to jest takie 300 tysięcy, to jest pokaz. Jeździsz po świecie, szukasz tkanin? Tkaniny ja sprowadzam z bardzo różnych miejsc. Ja lubię sam znaleźć tkanin. Lubię gdzieś, nie wiem, natknąć się nagle na jakiś taki fajny magazyn, w którym są tkaniny z jakichś starszych, nie wiem, lat. Ktoś coś zapomniał odebrać, zamówione na jakieś przez kogoś. Lubię wszystkie takie tkaniny, które mają duszę. Kolejny etap to jest coś takiego, żeby pracować ze ścinków. Podchodzę do manekina, zarzucam to gdzieś na manekin, dokładam coś innego, kawałeczek czegoś dokładam i nagle wychodzi z tego super sukienka. A propos manekinów, zobaczyłem tu manekin i wiem, że nie możemy pokazać od przodu sukni, która na nim jest, ale zastanawiam się przy okazji, czy to jest tak, że ty rysujesz to wszystko, czy po prostu robisz sobie takie, nazwijmy to, notatki przypominające projekt? Ja nie lubię rysować projektów, biorę tkaninę, myślę, co z niej fajnego wyjdzie, upinam to na manekinie, rozmawiam z dziewczynami, tłumaczę im mniej więcej, o co mi chodzi, a one przedstawiają projekt, który koryguję bądź zatwierdzam i tak to wygląda. Czy projektant w Polsce może ograniczyć się wyłącznie do projektowania i sprzedawania swoich ubrań jako takiego podstawowego źródła zarobku, czy jednak trzeba dywersyfikować to, bo ten rynek nie jest aż tak duży? Rynek jest fajny, jest cały czas góra-dół, więc tak jak w każdym zawodzie, jest to po prostu czysta ekonomia. W prowadzeniu biznesu na przykład doradzają ci też rodzice, albo doradza ci siostra, dają ci wskazówki? Czy jesteś tutaj sterem i opiekunem? Tata czasem dzwoni do mnie i pyta, no synku, jak tam biznes? Aha. Mówię, tato, przestań głowę zawracać. Ale rozumiem, że rodzice mają głowę do interesu? No mój tata prowadzi dużą firmę, no także musi mieć głowę do interesów. Tak myślę, pracuje tam moja siostra, czyli ona też ma głowę do interesów, tylko ja po prostu prowadzę pracownię. Rysunki takie bardzo uproszczone, to tylko rozumie pani Zosia. To będzie przepiękny płaszcz, cały w kryształach i z pięknego lnu, a na razie wygląda tak bardzo skromnie. Płaszcz, len plus kryształy. W międzyczasie przygotowuję nowe opakowania na róże z mojej nowej kwiaciarni. Ale twojej nowej kwiaciarni w jakim sensie? Internetowej. Czy ty masz kwiaciarnię? Nie, to będzie moja kwiaciarnia. Znaczy, to jest moja kwiaciarnia, tak, dokładnie. Piękne, świeże, pachnące róże. Pracujemy nad różami, które będą mogły stać w wazonie 2 lata. Dawid, bardzo ci dziękuję w takim razie, że nas przyjąłeś w swojej pracowni. I do zobaczenia przy kolejnej okazji. Do zobaczenia. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Widzicie, jaki obrotny chłopak? Tak. Obrotny do tego stopnia, że nie tylko projektuje, ale też teraz zabrał się za kwiaciarnię. Marcin, ty zdradziłeś tutaj państwu, że ja zajrzę każdemu do portfela. Tak. To ja być może za chwilę stracę dobrego kolegę z pracy, ale chciałbym też zdradzić pewną twoją tajemnicę, którą się nigdy nie chwaliłeś. Ale nie, no to nie jest fair. Drodzy państwo, Marcin Meller miał szansę zostać kiedyś modelem. Jak to było? Porozmawiamy. Nie, na dobra, w największym skrócie, kiedy wyglądałem trochę lepiej niż teraz, mając bujne włosy. Nie kokietuj, dobrze w restauracji wyglądasz. Wyhaczyła mnie nieznana mi piękna pani, starsza trochę ode mnie. I jak mówiąc, że Lidia się nadaje Popiel. Na modela. Tak, okazało się, że to była Lidia Popiel, znana polska fotografka. I nawet trafiłem na coś w rodzaju castingu w Nowym Jorku. O, no proszę, no proszę. Ale kobieta, z którą rozmawiałem, opowiedziała mi o ciemnych stronach zawodu, więc ja powiedziałem, że sobie przemyślę, ale dała mi w zamian zaproszenie na prywatną imprezę z Beastie Boys. Więc są plusy, ale tak. Otarłeś się o ten... Własnych ale co, ja zaraz dzwonię do Lidii Popiel i się pytam, czy dalej masz szansę, bo to wiesz, w modelingu nigdy nie wiadomo. Pójdź na mnie, nie. A to był rok 90, wiesz, także. Dziękuję wam bardzo. Także tak się kręci biznes w świecie mody. My sobie pogadamy. Tak, ja czekam na ciebie. A, bądź dla niego łaskawy. A my teraz do Bartka Jędrzejaka idziemy, muszę ochłonąć.